Dobra, sprawdzamy tą grę, słuchajcie. Graveyard Keeper. Symulator tego zarządzania cmentarzem. Czy to jest prawda? Bo ja, ta gra nie jest jakaś super nowa, ale ja w nią kiedyś grałem, jak była w Irli coś tam. Akcesie jakimś? Czy ona nadal jest? I jest dzień jak każdy inny. Nasz bohater spieszy się do domu, gdzie czeka na niego ktoś bardzo ważny. Nawet w szarej codzienności jest miejsce na to, by kochać i być kochanym. Zwłaszcza kiedy wiesz, że ktoś za tobą tęskni. Idź, siul. Co się stało? Gdzie się podział świat? Spokojnie, otworzyłeś tylko nową kartę swojego życia. A nawet cały nowy rozdział. A ja muszę wracać do domu. Mogę wrócić do domu? Zawsze jest sposób na powrót do domu. Zobaczymy, twoim nowym domem jest cmentarz. Czy to znaczy, że nie żyje? To znaczy, że jesteś teraz grabarzem. Ale ja muszę wracać do domu, do ukochanej. W takim razie musisz być dobrym grabarzem. Najlepiej wykop Mietka. On pomoże ci ze wszystkim. Kogo? Co to za dziwaczna wizja? Co to za koszmar? Dobrego, znajdźmy tego Mietka. Gdzie jest Mietek? O. Miecio! Kurde blaszka, jestem Czaszka! Ty jesteś Mietek? Skąd pomysł, że miałbym być Mietek? Mężczyzna z czerwonym okiem powiedział mi, że mam wykopać Mietka. Z czerwonym okiem, pamiętam. Kurde blaszka, zgadza się, jestem Mietek, jak mnie znalazłeś? Tamten gość powiedział, że odpowiesz mi na wszystkie moje pytania. Dobrze, dobrze, ale najpierw pozwól się spytam. Ktoś ty? I gdzie my do ciężkiej blaszki jesteśmy? To chyba sen, niemożliwe, żeby to była prawda. Jesteś nowym grabarzem. To jeszcze pamiętam. No, niech pomyślę. Pamiętam ten dźwięk, sprawdźmy, o co chodzi. Wszystko tu jest dziwne, nic nie ma sensu. Z całą pewnością pamiętam ten dzwonek i osła. Coś jest bardzo nie tak z tym zwierzakiem. Wiesz co, lepiej chyba będzie, jeśli tu poczekam. Mógłbym go wystraszyć. Osiołek przywiózł ciało. Przywiozłem świeże ciało z miasta. O rany, gadający osioł. Wy mnie rozumiecie, porozmawiajmy. Ktoś ty? Ja, tania siła robocza. Wózek nie jest mój, więc muszę pracować dla jego właściciela kapitalistycznego drania. Płaci mi marne 5 marchewek dziennie. To głęboko upokarzające. Na pewno dobrze rozumiecie moją sytuację, prawda, towarzyszu? Ten łajdak udaje, że zupełnie nie rozumie, co do niego mówię. No nic, muszę wracać do miasta. Pozbądźcie się tego trupa, a przywiozę wam nowego. Co to za dziwaczna kraina? Dobra. Przyszedł Mietek. Hej, do niczego się gapisz? Bierz to soczyste ciało, póki świeże. Ale po co? Coś czuję, że powinniśmy zabrać je do kostnicy. Nie pamiętam dokładnie po co, ale wydaje mi się, że będzie to niezła zabawa. I jeszcze na tym zarobimy. Och, zaraz chyba puszczę pawia. Do dzieła. Aby podnieść i puszczać przedmioty, dobra. Idę z ciałem. O byku, kurde blaszka, podoba mi się tu, czuję się jak w domu. Połóż ciało na stole. A wytnij z ciała trochę mięsa. To będzie dobre na początek. Co, mowy nie ma, tak się nie robi. Jasne, jasne, nie robi się tak, jak mogłem zapomnieć. Może dlatego, że jestem gadającą czaszką z amnezją. To prawda, że nie wiesz, gdzie jesteś? To prawda, że jestem czaszką? Wszystko tu jest nie tak, jak zwykle. Więc zamknij kurde blaszka jadaczkę i rób co ci każe. Obiecujesz, że powiesz, jak mogę wrócić do domu? Musisz tylko wymienić mięso na piwo w wioskowej karczmie. Gadające czaszki nigdy nie kłamią. A potem przynieś piwo do mnie. O. Sekcja. Musimy mięso wyciągnąć, słuchajcie. Pracuj. Zbrodniarz wojenny, moi drodzy.
kanapka. Można burger, kanapkę i pieczeń zrobić z mięsa. Obrzydliwe, fuj, przyzwyczaisz się. Co mam zrobić z ciałem? Nie wiem, pochowajmy je. Weź ciało, będę na ciebie czekał na cmentarzu. Myślisz, że grabarze tak właśnie działają? Że wycinają mięso? I potem współpracują z pobliskimi kebabowniami? Albo restauracjami? Zakopmy je. Użyj deski projektowej na cmentarzu. Oznacz miejsce na grób, a następnie wykop łopatą. Ostrożnie złóż w grobie zwłoki lub jego szczątki. Zasyp ozdób. Uwaga, odradza się używania czaszki kozy i odwróconych gwiazd w celach dekoracyjnych. I tu. Ładna robota. To świadectwo pochówku. Pamiętam. Pieniądze, alkohol. Alkohol, czy mi się wydaje, że go lubiłem? No i bardzo. O kurde, blaszka. Idzie biskup, to twój szef. Moi drodzy, idzie biskup. Czekajcie sekundę. Ładniej. O. Lepiej już sobie pójdę, będę czekał w kostnicy na piwo. Ojej, jestem taki zmęczony! A czekaj, jak mówi biskup? Temu muszę tu co tydzień przyłazić. Nie, bo to nie była modlitwa. O rety, nowy grabarz. Wyczekiwaliśmy to gdzieś 30 lat. Dobra. Przykro mi mówić, ale twój cmentarz jest w fatalnym stanie. Nie ma mowy, żebym awansował cię na prezbitera. Póki czegoś z tym nie zrobisz. Nazwa bieżącej lokalizacji. Ważne informacje o lokalizacji. Jakość cmentarza, atrakcyjność kościoła i tak dalej. Napraw groby, aby poprawić ogólną jakość cmentarza. O, wykonaj drewniany znak. Gdy tylko jakość twojego cmentarza wyniesie co najmniej 5, największą przyjemnością to zrobimy. Wyglądasz mi na duchowego przywódcę. Jestem dobry we wszystkim, dlatego zostałem wybrany, by przekazywać ludziom jego wolę. Haha. Twój poprzednik trzymał swoje rzeczy w stojącym gdzieś tam kufrze. Najlepiej do niego zajrzyj. Przyjdę tu znów za tydzień. Pojawiam się każdego... Aha, jest takie oznaczenie. To nie sen? Może zjadłem coś trującego? Oho, on czeka. Co mam mu powiedzieć? Czemu tu przychodzisz? To jeden z moich obowiązków. Raczej nieprzyjemny, coś w rodzaju starej tradycji. Nie znam się za bardzo na tych wszystkich tradycjach i rytuałach. Jestem tu po to, by reprezentować na ziemi jego moc i chwałę. Haha. Mam tylko jedno pytanko. Czym jest świadectwo pochówku? Gdy tylko ciało zostanie połowane, możesz wymienić świadectwo pochówku na pieniądze w karczmie. No i dobra. Nie jestem grabarzem, wracałem tylko z pracy. Jak mogę doprowadzić cmentarz do porządku? O! Po prostu ponaprawiaj groby. Nie zajęłoby to nawet godziny, ale to jest twoja robota. Dobra. Co do tego świadectwa, dobra. Karczmie. I chodzi o miasto. To serce naszej wspaniałej krainy. Musisz zobaczyć na własne oczy. Ale w tym ubraniu wyglądałbyś tam raczej śmiesznie. Jak mogę dostać się do miasta? Musisz na południe od karczmy iść. Okej. Okay. Gdzie jest ta wioska? Na wschód. Idź starą brukową drogą. Nie mam więcej pytań. Wracałem tylko z pracy i jakaś... To nie żart, też lubię sobie dowcipkować. Posłuchaj tego. Kto jest BB? Kto? Ja! Haha! Ha. Błogosławiony i bezkonkurencyjny. Garnek do szynkowaru w sklepie nomart.pl. Roześmiej się. Haha! Ha. Odejdź, dobra. Idź. Oho! Moi drodzy.
Umowa 20. Umo wysyła 20 zł. Hej. Ważne pytanie. Jak ci minął dzień, Dawidku? No. Uśmiech. No powiem ci tak, bardzo dobrze mi minął dzień, bardzo fajnie mija dzień, dziękuję serdecznie, dziękuję za donate, no nie trzeba było, ale jak już dałeś, to nie będę się kłócił. Superancko. Piękna sprawa. Patrzcie, tutaj trzeba naprawić grób. Jak się teraz naprawia te groby? W sensie, ja wiem jak się naprawia, tylko strzałka jeszcze mi każe gdzieś iść. Dobra. Przysepleniłem? Nomart.pl powiedziałem. Nomad. Oj, byku. Ze skazu Wielkiego Inkwizytora ścieżka jest zamknięta. Idziemy. Tu jest już wioska chyba blisko. Oj. Horadryk. Witaj w karczmie pod martwym kojem. Jestem Horadryk. Przychodzę z cmentarza, obudziłem się dzisiaj i coś tam, coś tam. A oni mi nie uwierzą. Och, przepraszam, jak mogłem cię nie poznać? Dobrze, bardzo dobrze. Przyszłość naszej małej wioski maluje się w jasnych barwach. Kiedy zamierzasz otworzyć kościół? Muszę najpierw doprowadzić do ładu cmentarz. Jasne, jasne, już dłuższy czas nikt się nim nie zajmował. Przejdźmy zatem do interesów. W czym mogę ci pomóc? Co do świadectwa pochówku. Wymienia go na pieniądze. W wiosce przyszły ciężkie czasy. Nie zbywa nam na pieniądzach. Ale gdy tylko otworzysz kościół, pielgrzymi przyniosą tu mnóstwo błyszczących monet. A, to po to są te wszystkie wam kościoły, tak? Jak mogę zdobyć Glade? To dosyć skomplikowane, moi drodzy. Glade miejski możesz dostać od Inkwizytora. Albo po prostu kup sobie obywatelstwo. O, to kupuję. Dobra, pani. Świeże mięso, moi drodzy. Królewską pieczęć. Znajdź pieczęć i sprzedaj mięso horadryków. Dobra. Właściwie to nie mam pieczęci. Umo wysyła 20 zł. Dobrze to słyszeć, uśmiech. Umo, dzięki! Ale nie trzeba było, już... Bardzo ci dziękuję. Jest to taki gość... Thank you, no to tak... O, takich w sumie możecie pisać. Możecie pisać. Jak chcecie pozdrawiać się, to możecie w donatach i w subach. To ja wam pozwalam. Możesz spytać pannę Wdzięczkę. Przychodzi tu co jakiś czas. Coś tam do żmija, dobra. Handluj. Sprzedaj mięso Horadrykowi. Dobra, sprzedamy mu mięso. Które to jest? Aha, bo nie ukończyłem badania jakiegoś dziwnego. Czy jesteś nowym grabarzem? Aha. Gdzie się podziały maniery? Jestem łańcucha! Żona Holadryka. A miał? 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 Ja mogę mu to mięso jakoś przerobić? Nie no, nie mogę. To mogę mu sprzedać.
Dobra, list mu muszę zanieść. Lenrock znowu śpi? Nie, no pokczampy robił. Widzę, że się super bawi. Widzisz, że jest super zadowolony z tej gry. No. Te drzwi pozostaną zamknięte, dopóki moje stosunki z Kezoldem nie wyniosą 80. Okej. Ej, co się tak gapisz? Rozglądam się, bo jestem grabarzem. Spytać się mogę coś? Niestety jestem miejscowym kowalem, nazywam się Krezold. Daj mu list. Mam dla ciebie list od Horadryka. List, no jasne. Mam minutę drogi, ale muszę się ruszyć po prostu. Dobra. Sałata? Masz jednego na koszt firmy. Umo ofiarował Mavericksowi. Dzięki wielkie za podarowanie słupka dla Mavericksa. Pozdrawiam cię. Oj, nieźle, nieźle podarowane. Oj, Umo. Dobra, muszę na bagno iść. Nauczył mnie. Tam. Dobra, mamy to. I idziemy. Idziemy, mamy zadania. Nie przeczytał... Aha, i nie wie co robić, tak. No poczekaj, nie przeczytałem. Faktycznie. Musisz naostrzyć stary miecz. Śluzaki? Oj, byki. Dobra, jak się atakuje? X, control. A jest, spacja. Pokonałem śluzaki. Dobra, wystarczy. Weź osełkę, wystarczy nam jak nowe. Fajna ta gra. Podoba wam się? Opowiedział mi o twojej mocy, Krezold. Bardzo dobrze. Napij się piwa. O, napiję się.
A? Powiedz mi, jak mogę wrócić do domu? Ulu, ulu. Jesteś w martwym koniu. O, bardzo tu średniowiecznie. Może cofnąłem się w czasie. Który mamy teraz rok? Ulu, ulu. O czym ty mówisz? O czasie, jaki zajmuje Ziemi wykonanie pewnego obiegu wokół Słońca. Nasłuchałeś się tych bzdur od astrologa. To co, jakiś astrolog? Wszyscy dobrze wiedzą, że Ziemia jest płaska. Jak się nazywa ta gra tego typu o farmie? Stardew Valley. Minęło 200 lat od prastarego paktu. Królestwo i już. I tu w wiosce zdecydowanie nie uchodzi za ukochane. Masz jeszcze jakieś pytania? Chłop gra w kości, sam ze sobą. Znajdź pieczęć i sprzedaj mięso Horadrykowi. Jakąś pieczęć muszę znaleźć, tylko... To skąd tą pieczęć się znajdowało? On mi mówił coś. Oj, ba... La la la, bum, wa wa wa, bebe, bubom. Ktoś śpiewa. Chcesz, bym cię kochała? Siubi dubi la la. Cześć. Co chcesz? Jestem grabarzem i chciałem ci zadać kilka pytań. Aha, wiesz, ile razy każdego dnia ktoś mi mamrocze dokładnie to samo? Nie mam dla ciebie czasu, chłopczyku. Wróć, kiedy nabierzesz trochę wiary w siebie. Pal się. Wdzięczka. Pokaż, że warto z tobą rozmawiać. Hej, przyjacielu, mogę cię prosić na chwilkę? Co powiedziała ci panna Wdzięczka? Tak, po prostu, że mam sobie iść. Och, to zupełnie w jej stylu. Nie chcę rozmawiać z byle kim. Ja nie jestem byle kim. Jestem miejscowym grabarzem. Wkrótce zostanę proboszczem miejscowej parafii. Prymitywne zajęcie. Ja jestem poetą. Dobrze znanym w pewnych małych kręgach. Nazywam się Wagner. Przyjdzie dzień, kiedy przeczytam jej mój wiersz, a wtedy... Ale najpierw muszę go napisać, a tu katastrofa, nie mam papieru ani atramentu. Może zdołasz coś zrobić? A tu dziennikarz, jesteś bardzo spostrzegawczy w kontaktach z innymi. Wyłuskane przez ciebie detale składają się na opowieści. Masz też szansę uzyskać opowieści z dialogów. Gdzie łysina? U mnie? Tu? Oj, łysinka. Spytaj, gdzie zdobyć papier. Możesz mieć w kościele. Nie jestem przyzwyczajony do pracy fizycznej, ale tak uzdolniony człowiek jak ty z pewnością doskonale sobie z tym poradzi. Możesz też zdobyć trochę od starego astrologa. Chodził kiedyś do każdego tego, do latarni morskiej. Miejski uniwersytet. Ziemia jest okrągła, dokładnie. Tak, jest płaska. Właściwie to naprawdę jest okrągła. O Boże, musisz go koniecznie poznać. Szalony astrolog i grabarz dwóch mędrców. Z tego co mógłby być całkiem śmieszny wiersz. Pytamy o latarnię, gdzie jest. Muszę atrament i kartki papieru znaleźć, to idziemy do domu. Idziemy je zrobić. Siema, ciamolek.
Czekajcie, ja coś tam zasłaniam. O. Coś podpowiedzi dopiero co to przechodziłem? Nie, nie chcę podpowiedzi. A spokojnie, jest wszystko git. Na razie nie zabłądziłem nigdzie. Chodź do tu. Gdzie tyś się podziewał? Byłem w wiosce. Strasznie dziwaczne miejsce, ale wydaje się zupełnie prawdziwe. I nikomu nie przeszkadza, że od tak nagle się znikąd pojawiłem. Kurde blaszka, jakbyś mi w myślach czytał i je wykradał. Ha, wykradał. Pamiętam, że w twojej chacie jest piwnica. Na pewno zostały tam jakieś zapasy. Dobra. Iś kurde robak łazi. Zaczynam odnośnie odnosić wrażenie, że to się stanę, przynieś mi piwo, a potem... Dobra, dobra. Dobra, my idziemy inne rzeczy zrobić pierw, spokojnie. A gdzie jest ten dom? A gdzie my jesteśmy w tym momencie? Nie wiemy. Wiemy. Tu jest nasz dom po prawej. Piwnica to jest nasza. Co to za dźwięk? Ktoś tam łazi. Przeklęta brama. Będę tu przychodził każdej nocy, jeśli będzie trzeba. Ale w końcu się przedostanę. O cholera. Ktoś każdej nocy tam będzie przechodził. Wydaje się, że mogę usunąć to gruzowisko, wzmocnić ten łuk. Dobra. Potrzebujemy drewna więcej. Dobra. Działamy. Ej, ale to jest zrobiona gra przez tych samych twórców, co pamiętacie, był Punch Club? Bo jest identycznie zrobiona. Ma te same ikonki, ten sam styl graficzny, ten interfejs też ma zrobione. Będzie Teardown? Było już. Może będzie, no nie wiem, może. Siema, siema, Xixtus. Za mało energii mamy. Dobra, idziemy z panko. Czuję się świeżo. Co to za duch? Niedobrze, bardzo niedobrze. Za kogo ty się uważasz? Jestem nowym grabarzem. Hurra! Grybarz! O rany, siedzę tutaj od... O, jak dawna. Jestem Bletek. Jestem taki samotny. Och, taki biedny. Szkoda, że tu jesteś. Zaraz. Nie, wręcz przeciwnie. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Mamy tu jednak pałowanego dość niemiłego gościa. Naprawdę wolelibyśmy mieć jakiegoś nowego sąsiada. To chyba coś, z czym mógłby nam pomóc. Zazdrosny pajac! Może tylko marzyć o takim spokojnym odpoczynku jak nasz. O, kogo ja oszukuję? Tu jest fatalnie. Nie wspominając o tym gościu z grobu, z prawego dolnego grobu. Strasznie niemiły. Mógłbyś się go jakoś pozbyć? Wykop go i wyrzuć do rzeki. Mogę ci dać nawet za to zezwolenie, które wykradłem, gdy jeszcze żyłem. Jakie zezwolenie? Ależ ciebie, głupol. Żeby wykopać ciało, musisz mieć zezwolenie. Stary grabarz kupował je, używając skrzynki pocztowej przy kościele. Tysiąc różnych wątków mam porozpoczynanych. Znasz Little Hope? Kojarzę, kojarzę.
skrzynka służby królewskiej, gdy otworzy znów kościół, jest od... zamknięty. Dobra. Napraw. Napraw stół. Nie mogę ścinać? Ja idę do piwnicy. Jest ta gra na Androida? Właśnie nie wiem. Co to jest? Miejsce na kłody. Miejsce na kamienie. Jak wrażenia z gierki? Ja ziewam cały czas, kurwa, wydaje się, jakby mnie nudziło, a ja po prostu ziewam, bo jestem mega niewyspany dzisiaj. Przymuliła mnie pogoda. Masakra. A gierka jest bardzo fajna, bardzo przyjemna. Gierka polegająca na tym, że jesteśmy grabarzem, moi drodzy, idealnie na wszystkich świętych i dzisiaj są zaduszki, nie? Idealne na dzień zaduszny. Dobra. A, faktycznie, dobrze mówisz. Mogę jedną kurdę pod kolanami nosić. No, skomplikowana technika, moi drodzy. Dobra, ja idę jeszcze do piwnicy, bo w piwnicy będzie dym. W piwnicy mieliśmy oczyścić coś. Nie w piwnicy, tak, tutaj w sumie. Nie, wycięć, żeby drzewa trochę. Wyrzutnie na ciała. Czekaj, ja miałem jedno ciało wywalić do śmieci, nie? Czy coś takiego? Nie do śmieci, tylko... do rzeki. Dziesięć razy więcej grindu niż w Punch Clubie jest? Tu oczyścić krzaczory. Grind jest bardzo przyjemny. No, ten grind jest chyba przyjemny. Nie wiem, w każdym razie trochę mnie usypia ta gra. Jeszcze tym bardziej, że dzisiaj tak jak się czuję, to się tak czuję.
Naprawiamy nagrobek. Nie no, wędzarnia jest na pewno lepsza od szynkowaru, ale jeżeli masz możliwość, to chłopie, to ci zazdroszczę. Naprawiamy nagrobki. Dobra. Za mało energii. Co doszło w dodatku do grabarza? Ja nie mam pojęcia, w sensie, co ten dodatek dodaje. A nie wiem, jaka była podstawka, więc nie widzę na razie w tym momencie różnicy, nie? Podobno najnowszy dodatek nie jest spolszczony. A nie wiem, a mam tu ten dodatek wgrany i mam grę po polsku. No to chyba, że te rzeczy, co będą niespolszczone, to znaczy, że są z dodatku, jakieś po angielsku, tak? Czy będzie dziś VR? Ta, tylko że przed VR-em teraz pójdziemy zaraz chyba do kuchni szybko obiad postawić. Burgery bym zrobił dzisiaj sobie, dietetyko, burgeriko. Tylko kurwa, mam dwie kajzerki tylko. To ciało. O nie, czat. Zbugowałem, że nie wezmę ciała. O jest, idę. Przedeso pochówku dostaliśmy. Dobra, musimy trochę drewna ściąć. Wymaga techniki jakiejś. Żeby to oczyścić. Tak, zaczynam przygodę w byciu grabarzem. Dopiero zaczynam poznawać te wszystkie tajniki. Na razie widzę, że muszę posprzątać, trochę jest burdel. Jak posprzątamy, będzie ładnie, czyściutko. To wiesz, wtedy wpuścimy ludzi, nie? Póki co jest cmentarz zamknięty, tylko ja mogę być. No i kasujemy pieniądze dodatkowo. Jak ktoś chce bokiem wejść na cmentarz, nie? Kaczyński czy coś, to wpuszczamy go przez katakumby. Dobra, te zaschnięte musimy. Padyle. To taki blady dzisiaj ja jestem? Oj, kolego. Nie piłem dzisiaj krwi. Żadnej. Krwi dziewicy!
Lenrock? Masz się śmiać z żartów. No. Dobra, China. Dziewica w 2020 roku? O, powiem tak, no. To, że ty na same curwy trafiasz. To jest co innego. Bo my potrzebujemy kamienia trochę. Wariat. Dobra, to pomyślcie teraz tak. Skoro tak uważacie, że kobiety są takie rozwiązłe i w ogóle, że z wieloma facetami, to jak to jest możliwe, że tak wielu facetów jest dalej prawiczkami? Czy to... A jeszcze w statystykach jest tak, że kobiet jest więcej niż facetów statystycznie. To w jak słabej grupie społecznej, jakimi frajerami musicie być, żeby przy tak pozytywnych statystykach dla was dalej jeszcze narzekać, że wszystkie dawają wszystkim, ale mi nie. To jest z wami. Musicie być gigaczadem. Musicie być gigaczadem, musicie, wiecie, podchodzicie do dziewczyny, kurde. Jestem zajebisty i chuj, jestem zajebisty. Ruchasz? Rucham. Masz mam. Pokaż brzuch, czy jesteś już spod... Nie będę ci pokazywał, mam zajebisty brzuch. Giga chat. Odchodzicie. O. Stary. I takie. Tak kobiety chcą. Dokładnie. Jak pyskuje, to zakudły. I taka, wiecie, taka karynkowa, nie? Ona się zakocha. Zakocha. Łobuz kocha najbardziej, pamiętajcie. Krematorium? Dura. Narzędzia trzeba stworzyć, poczekajcie. Napraw nagrobek, drewniany zestaw naprawczy. Gdzie te zestawy naprawcze się znajduje? Może muszę w domu je zrobić? Klucz, który pasuje do wielu dziurek, to koks klucz, ale dziurka, do której pasuje wiele kluczy, to beznadziejna dziurka. To ty szowinistyczna świnio!
Naprawiłem łopatkę. A jest taka zależność, że jak dziewczyna, jak facet się dowie, że kobieta z wieloma, że no po prostu lubi seks, nie? Bez zobowiązań, to, że jest dziwką i jak, a to jest pierwsza sytuacja, a druga jest, że jak odmówi, że nie da się wyrwać i nie da mu, to też jest dziwką. Więc... To jest typ rozumowania właśnie, gigaczadów. No i proste i logiczne, nie? Prosta sprawa, wiadomo. Bo chłopy to wuje? Ej, chłopy i kobiety są... Są siebie warci, no. Dlatego mówię, że Pan Bóg stworzył tak świat, że... Dał nam baby, żebyśmy się wzajemnie po prostu, no żebyśmy za łatwo nie mieli, żeby nie było raju na, bo raj to jest gdzieś tam, wiecie, po śmierci, jak jesteście grzeczni, to idziecie do raju. A to nie ma raju na ziemi, więc mamy się wkurwiać i mamy wzajemnie żyć. I jest pewna grupa społeczna, która oszukuje troszeczkę i można ich nazwać cheaterami, którzy po prostu są szczęśliwi, bez nerwów. I to są homoseksualiści. Bo oni właśnie połączyli się w takie grupy, gdzie się rozumieją, facet z facetem, kobieta z kobietą, i oni oszukują trochę, bo mają zbyt dobrze. No. Właśnie widziałem Inkwizytora tuż obok, szedł ścieżką na wzgórzu wiedźm. Kurde blaszka, on mnie zabije, ale zrobi coś jeszcze gorszego. Spokojnie, pójdę odwrócić jego uwagę. Czemu nie jesteś homoseksualistą? A, bo ja tam na hardzie na razie próbuję. Potem najwyżej zmniejszę poziom trudności. Zobaczymy. Oj tam. Polska to i tak jest już na, jak sobie przypomnę jeszcze gdzieś tam z 10 czy 15 lat temu, jak Polska była nietolerancyjna na osoby takie, wiecie, homoseksualne, w sensie osoby, które na przykład w miejscu publicznym, nie wiem, chociażby idą za rękę czy coś, nie, wiecie, takie wytykanie tego, to już jest Polska i tak jak na takie zacofane państwo, taki kraj, to i tak już do przodu jest, bardzo względem tego, co było. Zresztą w Polsce to jak Murzyn szedł po ulicy, to wszyscy palcami pokazywali, ty Murzyn! To tak było, kurde. Tak było właśnie. Chociaż nadal tak chyba trochę jest, że ludzie jednak są trochę w umysłach zacofani niektórzy. Dobra. Pień, piec, skład drewna. Ogród. Nie mogę nic tu budować na razie. Ja nie wiem, skąd te narzędzia wziąć, żebyśmy narzędzia mieli do... Że ja muszę to odkryć jakoś. O! O, kolego! Gwoździe, jest.
dobra. Idziemy. O! Kolejny. Świeżutkie ciało. Delicious. Mięsko. Jedziemy. Dobra, i teraz tak. Ten grób trzeba... Właśnie nie wiem skąd to wziąć. Drewniany zestaw naprawczy. Może w tej mojej... Może tutaj ten zestaw naprawczy gdzieś jest, pokaż. Tu. O, jest! W stolarce jest! Tylko ja muszę iść ten... naprawczy... Nagrobka... Dobra, to idziemy do tego. Idziemy, idziemy. Kiedyś w Mielnie zmąpiliśmy chłopana i będę go namówiliśmy na solarium i poszedł normalnie na 5 minut, babka z solarium zwariowała. Ja pierdolę. Nie gadajcie takich rzeczy. Chłopy, co wzięli afroamerykanina na solarium najebanego. Nie no, to już jest dobra impreza, nie? To już jest dobra impreza. Kozioł. Weźmy tutaj kozioła. Zróbmy tego kozioła. O! Okej. Okay. Fajna gra, skomplikowana, w sensie taka wygląda na to, że będzie mnie wciągała. O pół, dobra, to musimy dużo go zrobić. Piec można zrobić. Pracownia ciesie... O, tu będzie robota. No dobra. Wykonaj. Jest! Zestaw naprawczy. Deskę potrzebujemy. Ale skąd tą deskę tutaj wziąć? Tak po prostu. Weź. Z tego może? Nie, bo... Tu jest deska. Okej. I teraz mamy zestaw naprawczy. No, powiem wam, że dużo tutaj czasu będzie trzeba poświęcić, żeby tu... No jest grindowanko, jest, jest, to jest gra, przy której masę godzin się będzie spędzało. To jest zajebista gra na te długie jesienno-zimowe wieczory.
Uzależniająca, tak, ona ma coś, czego wielu grom brakuje, że ty robiąc jedną czynność, wkręcasz się w taki, wiesz, w taką spiralę, że jak zrobiłeś przedmiot, to znowu teraz możesz zrobić inny przedmiot, więc znowu potrzebujesz innych rzeczy i w ten sposób po prostu się uzależniasz od tej gry. Ale to jest właśnie, to znaczy, że to jest dobra gra, jak w ten sposób, nie? Jak ci się, jak cię wkręca. Piec można... Kawałki żelaza jakieś, ale... O, drewniany znak. Bez multi i mikropłatności. Znaczy podejrzewam, że celem tej gry jest faktycznie potem, żeby powrócić, żeby ten gość powrócił do... albo nie wiem, żeby się dowiedział, tak, co się działo. Ale czy tak jest, to nie wiem. Spoiler. Gdzie? Dobra. Idziemy się teraz przejść na cmentarz, bo chcę zobaczyć, czy mogę mu ulepszyć te nagrobki. Muszę zrobić kowadło, no. Czekajcie, naprawimy te nagrobki. Bo możemy... Oj. Mocno zepsute. Dobra. Tutaj możemy zrobić nagrobek jeden. Znaczy ten krzyżyk. I dajemy jedną ramę drewnianą. Tutaj też damy po ramie jednej. Oj, pada deszczyk. Elegancko. To za drzewo wielkie, mogę je ściąć? Nie. Zawsze jest tak, że jak wracam w jakieś gry, to teraz naokoło ludzie w to grają. Bąkro siemanko. A to cześć, cześć miodałe, a ty co? Ty te grałeś w to? Grałeś w to czy nie? Miałem prawie 100 godzin w nią. Oj, kolego. Dobra, moi drodzy. Przerwa. Musimy coś zrobić do jedzenia. Idziemy do kuchni. Tu kończymy.